jedno zdanie z Ewangelii wydaje się najbardziej brzmieć w naszych uszach. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wewnętrznie czujemy, jakby to był rozkaz, który musimy wykonać. Zrób, co mówi. Ale my nie lubimy być przymuszani. Przecież jesteśmy wolni. Zaczynając od początku, od tego pierwszego czytania z Księgi Izajasza, możemy zobaczyć, że te słowa Maryi nie są żadnym rozkazem, a jedynie wskazówką. Ta Księga Izajasza właśnie roztacza przed nami taki obraz troski. Po różnych turbulencjach, jakich doznał naród wybrany, Bóg mimo wszystko nie poddaje się. Nie odrzuca swojego narodu. Nie szuka sobie jakiegoś nowego obiektu do lokowania uczuć. Robi więcej. Inwestuje w dalszym ciągu w to, żeby to naród poczuł się dobrze. Żeby poczuł się kochany. Wychodzi nie tylko ze słowem, ale także z przebaczeniem. To bardzo ważny gest, żeby zdjąć ciężar z barków człowieka. Przecież to dotyczy także nas, kiedy grzech tak mocno dał się we znaki, że czujemy, jakbyśmy nie byli w stanie z Bogiem rozmawiać. Dlatego właśnie to wejście Boga jest takie ważne. On mówi, słuchaj mnie, a wyjdziesz na ludzi. Może nie tak dosłownie, ale zwraca uwagę na to, żeby nie być głuchym na jego słowo. Jak już usłyszymy, co ma nam do powiedzenia, to wtedy zgodnie z psalmistą będziemy żyć inaczej. Każdy dzień będzie dawaniem świadectwa, bo sami będziemy świadkami. Jak jednak świadczyć? Czym my dysponujemy? Czy rozpoznajemy, jaki dar został nam dany? Święty Paweł, pisząc do Koryntian o różnorodnych darach, przypomina zasady. Bo różnorodność pozwala się jednoczyć, wzajemnie się uzupełniać, zacieśniać więzy i umieć otworzyć się przed innymi, kiedy potrzebujemy pomocy. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Odwaga to także jeden z darów Ducha Świętego, którego bardzo potrzebujemy. Bo każdy dar otrzymany dla jednego wpływa na wszystkich. I z takim pozytywnym nastawieniem trafiamy na wesele w Kanie. Jezus już nie jest tylko członkiem rodziny czy sąsiadem. Przychodzi z apostołami, a więc przychodzi jako nauczyciel. Wesele natomiast kojarzy się zawsze z radością młodych, którzy wkroczyli na nową drogę życia. Przygotowanie do ślubu w ostatnich czasach to takie przedsięwzięcie organizacyjno-logistyczne. Niekiedy specjalnie zatrudnia się firmy, które planują każdy szczegół. Oczywiście nic za darmo. I może gdzieś ten jeden szczegół został przeoczony, o którym słyszymy w Ewangelii. Zabrakło wina. Wesele miało trwać tydzień, a tu nawet nie minęły 3 dni, gdy wkrada się niepokój. Maryja jako matka, jako kobieta, tym swoim czujnym okiem to zauważa. I pierwsze kroki kieruje do Jezusa, bo przecież wiedziała, kim jest, co może. Zachowywała wszystkie wydarzenia i rozważała je w swoim sercu, czytamy w Ewangelii. Dlatego jako matka mówi, w czym rzecz. Zabrakło wina. Nic więcej. Mało słów, dużo treści. Może te słowa działają jak aktywator dla Jezusa, choć można odnieść wrażenie, że nie jest tym w ogóle zainteresowany. Jest to sygnał dla nas, że musimy mu powiedzieć, czy może działać w naszym imieniu. Ta relacja Jezusa i Maryi pokazuje bliskość i zrozumienie. I wtedy padają słowa Maryi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jest już decyzja. Jest podanie konkretnych wskazań. Ludzie oczekują cudu, jakby miało się stać coś samodzielnie. A ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że jeśli chcemy cudu, to musimy się trochę napracować, a nawet bardziej. Bo przecież napełnienie tych 6 zbiorników wodą to jakieś 500 litrów. Wymaga to sporej pracy. Wodę trzeba było przynieść ze studni, wysilić się. 6 jest liczbą niedoskonałą, niepełną. A stągwie, skoro służyły do oczyszczeń, to pokazują, że należy powracać do łaski.
Następne słowo Jezusa brzmi: zaczerpnijcie, podzielcie się, dajcie innym to, co otrzymaliście. Dajcie świadectwo. Niech zobaczą was jak pannę młodą, jak poślubioną. Ten starosta weselny, który skosztował wina, powiedział, że dotychczas było zwyczajnie, a od teraz jest lepiej. To jest dojrzałość do wiary. To początek innego życia. Mając na widoku Jezusa, dostrzegając Jego obecność, słuchając Jego słowa i wypełniając je, nie zdążysz zajmować się tym, co nieistotne. Każdy chciałby być na tym weselu, gdzie Jezus zamienił wodę w wino. A przecież, jak powiedział święty Hieronim, z tego wina pijemy do tej pory. Korzystajmy z tych darów, które otrzymujemy. Wkładajmy pracę w to, żeby działy się cuda w naszym życiu. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.